Siemanko, jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forzy Horizon 4. Mam nadzieję, że wszystko u was w porządku. Dzisiaj właściwie znowu nie będziemy rozmawiać o Forzy Horizon 4. Trochę sobie tutaj pojeżdżę dookoła, ale dzisiaj porozmawiamy sobie o najnowszym newsie, jaki ostatnio obiegł świat, a mianowicie, że Need for Speed chyba po raz pierwszy w historii tej serii otrzyma motocykle, że będziemy mogli jeździć tymi motocyklami, ścigać się. To jest informacja dnia i moim zdaniem trzeba do tego podejść trochę chłodniej, no bo tak, wszyscy teraz myślą, ale jak to Need for Speed, to jest gra arcade'owa, motocykle, jak tym będzie w ogóle, jak tym skręcać? Przede wszystkim musimy wziąć pod uwagę dwie rzeczy. Pierwsza z nich to jest taka, że za tworzenie nowego Need for Speed'a wzięło się zupełnie inne studio niż to, które pracowało nad grą przez ostatnie 5 lat. Czyli przy produkcji Need for Speed'a 2015, Need for Speed'a Paybacka i Need for Speed'a Hita. We wszystkich tych trzech grach, wszystkie te trzy gry tworzyło studio Ghost Games. A co za tym idzie, mieliśmy bardzo podobną jakość grafiki, bardzo podobne sterowanie we wszystkich tych grach, które było mocno arcade'owe i ciężko było zrozumieć, jak samochód się tam prowadzi, jak się zachowuje, jak do tego podejść. I ludzie tak myślę, że trochę nawiązują do tego, bo zastanawiają się, jak motocykle będą się prowadzić, skoro samochodem ledwo się co jeździło i już nie wspomnę o driftowaniu czy czymkolwiek tam, jakiejś tam zabawie, nie? W tej grze. No ale ludzie nie biorą pod uwagę, że teraz studio Crateron będzie tworzyła nowego Need for Speed'a i oni może chcą troszeczkę inaczej podejść do pomysłu gry wyścigowej, arcade'ówki, takiej stuprocentowej arcade'ówki. Nie tak jak w Forzie, że tutaj mamy jakieś, powiedzmy, namiastki tej symulacji, tylko takiej już stuprocentowej arcade'ówki, że tam wchodzimy w zakręt 200 na godzinę, nie wiem, robimy jakieś fajne rzeczy po drodze. Już wam opowiadałem na temat nowego Need for Speed'a, że Studio Crateron się zajmie tą grą. Jakie były poprzednie ich gry, możecie sobie poszukać u mnie na kanale ten film. Nie o tym mowa, tutaj chodzi o to, że ludzie uważają, że w nowym Need for Speed'ie będą motocykle. Ja nie mówię, że nie będą. Mogą się pojawić jak najbardziej. Skąd się w ogóle wzięła ta informacja? Wzięła się ta informacja stąd, że pojawił się jakiś wpis, informacja od jednego z artystów, który brał udział w sesji Motion Capture, czyli wiecie, sesji ruchowej, ma podłączone do siebie różne tam przyrządy i różne monitory, sensory wykrywają jego ruchy, tak żeby on mógł swoje ruchy przekazywać do gry, powiedzmy, w skrócie, tak mówię, swoimi słowami. I ten aktor napisał, że, czy powiedział, że przekazywał swoje ruchy, takie jak ruchy taneczne, takie jak kierowanie samochodem i także siedzenie na motocyklu, jazda motocyklem. I stąd się wzięło to całe boom, to całe halo, że będą motocykle w nowym Need for Speedzie. No i fajnie, że akurat jesteśmy w Forzie Horizon 4, bo wam coś pokażę tutaj. Patrzcie, tutaj mamy coś takiego jak Motor Cross Purposes. Wchodzimy sobie w to. I tutaj mamy taką misję, w której my, jako gracze, jedziemy sobie samochodem, ale ścigamy się z motocyklami, którymi nie możemy się ścigać, którymi nie możemy jeździć my jako gracze, ale my widzimy te postacie sterujące tymi motocyklami, proszę bardzo, które również zachowują się dość naturalnie i wydaje mi się, że raczej na 100% tak, że była tutaj jakaś sesja motion capture robiona, żeby po prostu wykryć te ruchy postaci, nie? Więc to wcale nie musi być tak, że jakby to, że kręcili tą postać, że wykrywali te ruchy, że nagrywali te ruchy tej postaci, tego aktora, tego artysty, to wcale nie musi być tak, że w grze pojawi się motocykl, że będziemy mogli go, nie wiem, nim jeździć, go tuningować, nim się bawić, obniżać go, robić mu camber, czy coś takiego, no. Także, wiecie, no, te wszystkie takie plotki, informacje o nowych grach, trzeba
trochę z dystansem przyjmować. Nie, jasne, motocykle mogą się pojawić i byłoby to coś ciekawego w Need for Speedzie. Zobaczcie na przykład The Crew, mamy tam motocykle, mamy tam motorówki, mamy tam samoloty, tamci to już w ogóle popłynęli, ale gra jest no ciekawa i fajnie się w to gra, zarówno motorówkami, samochodami, jak i motocyklami. Naprawdę. Także jak najbardziej można sobie, wiesz, można sobie to wszystko połączyć, w sensie samochody i motocykle. Aczkolwiek w Need for Speedzie, no właśnie nie wyobrażam sobie, bo Criterion Games tworzył takie gry jak Burnout Paradise, w którym chyba zresztą były motocykle, z tego co kojarzę. Tworzył Need for Speeda Most Wanted 2012 oraz Need for Speed Hot Pursuit z 2010 roku. Za te wszystkie produkcje odpowiada Criterion Games, może jeszcze za jakieś tam inne, ale te są takie najbardziej istotne w tym momencie dla nas, nie? No i w tamtych grach powiem wam, że poza może Need for Speedem i Burnoutem, to jeździło się przeciętnie, dla mnie przynajmniej. Nie lubiłem strasznie Need for Speed Most Wanted 2012. Cały czas się rozwalałem tam samochodem o coś i kończyło się to po prostu źle. W Need for Speedzie z 2010 roku, Need for Speed Hot Pursuit 2010, było tyle fajnie, że tamte samochody po prostu jakby driftowały. Musiałeś driftować jakiś zakręt, żeby pokonać go szybciej. To jest ciekawe, nie? Criterion Games bardzo fajnie zrobił tamtego Need for Speeda, mieliśmy tam karierę policjanta, mieliśmy karierę wyścigowca i bawiliśmy się w ten sposób, co było całkiem w porządku i fajnie się w to grało, jakby zdobywało się kolejne poziomy i było spoko. Most Wanted poszli trochę dalej, ale no było to takie sobie. I nawet patrząc pod kątem tego, jak Criterion podchodzi do tworzenia samochodówek, w jaki sposób on, te studio, podchodzi do tego, to też nie wyobrażam sobie za bardzo motocykli ze studia Criterion. Jakbyśmy, jak tymi motocyklami będzie się jeździć, nie? Znacie chyba serię Ride 3 i teraz będzie wychodziła Ride 4. To jest taka wyścigówka motocyklowa, taka na zamkniętych torach, taka symulacja. I tamte motocykle zachowują się no bardzo fajnie. Zresztą mamy też arcade'ówkę, czyli Mafię 1, gdzie możecie się śmiać teraz, ale gdzie Mafia, a gdzie ścigałka, ale w Mafii 1, tej remasterowanej, też są motocykle i bardzo, bardzo fajnie się prowadzą, bardzo, bardzo fajnie się zachowują na drodze. Myślę, że prawie tak jak realnie, gdzieś tam zarzuca gościa na lewo, na prawo, naprawdę super to wygląda i super się tym jeździ, nie? W GTA mamy przecież też motocykle i też jakoś się nim jeździ, no. Myślę, że gorzej niż w Mafii, bo Mafia to tak odzwierciedla tą jazdę trochę lepiej, taki masz lepszy feeling z tej jazdy, nie? No i tak to wygląda, także co, powstał taki news, oczywiście to wszystko jest prawda, że aktor i artysta bierze udział w tych... bierze udział w tych sesjach motion capture i nie jest powiedziane, że motocykli nie będzie w Need for Speedzie, aczkolwiek ja sobie też tego nie potrafię do końca wyobrazić, jak Criterion do tego podejdzie, jak oni to zrobią, jak te motocykle będą tam zaimplementowane, ale zobaczcie, w The Crew się dało i wyszło to bardzo, bardzo fajnie. Muszę tego Nissana jeszcze jakoś podreperować, jeśli chodzi o jego zachowywanie się podczas driftu. Dziękuję wam bardzo, że byliście na tym odcinku. Mam nadzieję, że rozwiałem wasze wątpliwości co do nowego Need for Speeda i zalecam naprawdę podchodzić do wszystkich newsów tego typu z dystansem i raczej przyjmować to do wiadomości, że coś takiego jest, ale niekoniecznie musi to być jakaś tam prawda, czy w tym wypadku to jest prawda, tylko że niekoniecznie muszą być motocykle w nowym Need for Speedzie. No. Chyba rozwijałem wszystkie takie rzeczy, które chciałem powiedzieć na tym odcinku. Zapraszam was na kolejne odcinki, oczywiście z Forza Horizon 4. Trzymajcie się ciepło, na razie. Hejas!